Mamy nasze wydrukowane motylki. Ładujemy je. I teraz robimy tak, przechodzimy z powrotem do wzorów. Wzór z pamięci USB. Szukamy nasze motylki. Mamy nasze motylki. Potwierdzamy. Robimy skan tego zdjęcia, które będziemy wycinać, tutaj tego druku. I teraz klikamy na to i poszczególne elementy możemy tak całość wycić i przesunąć mniej więcej wstępnie, potwierdzić OK i teraz pojedyncze elementy dostosować, czyli po kolei, który chcemy, zbliżamy i celujemy pojedynczym elementem. Nie da się tego inaczej zrobić, tylko każdy element wycelować osobno. Trzeba odświetlić następny. Tu mamy mniej więcej dobrze, troszeczkę cofniemy. I teraz w momencie, kiedy robimy jeden element, chcemy przejść drugi, trzeba ten odświetlić, żebyśmy tylko działali przesuw na jednym elemencie, na tym konkretnie, który nas interesuje. Potwierdzamy. OK. 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 Kucie. I step. Uzyskujemy wycięcie mniej więcej takie. Faktycznie minimalne błędy. Myślę, że to kwestia bardziej doświadczenia w tym, żeby dobrze wycelować. Ale jest to akceptowalne już teraz. Nie ma tych przesunięć tak dużych.